Ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem. Życie nie jest snem. Życie jest bardzo realne. Ono jest prawdziwe. Podobnie prawdziwe będzie to życie po naszej śmierci, jeżeli dostąpimy zbawienia, korzystając z ofiary śmierci Bożego Syna, będziemy widzieli Boga. Także to życie, które mamy dzisiaj, nie jest snem. Ale jednocześnie w naszym życiu jest mnóstwo snów. Kto z nas nie śnił? Kto z nas nie wyłączał się z tego życia tu i teraz i nie przenosił się do innego świata? Czasem jest to świat piękny, bajeczny, bardzo kolorowy. Czasem jest to świat pełen grozy. Czasem te sny są przejawem naszych lęków, a czasem naszych nadziei. Czasem w snach widzimy te osoby, których już z nami tutaj nie ma. A czasem widzimy osoby, które w ogóle nie istnieją. Te światy potrafią być bardzo malownicze. Ale chyba nie ma bardziej malowniczego widoku niż ten, który zobaczymy, gdy staniemy wobec Boga. Kiedyś był film z Robinem Williamsem Między niebem a ziemią. I ten bardzo malowniczy spacer po świecie, którego nie dotyka się dzisiaj, ale dotyka się po śmierci, ta wyobraźnia, prawdziwa tęcza, która tam jest, jest wielką obietnicą. Ten psalm też jest obietnicą. Nasycę się Twoim widokiem. Będę widział Boga, gdy zmartwychwstanę.